Ostatni tydzień na rynku kryptowalut był raczej pozytywny, szczególnie dla Bitcoina. Garść obiecujących informacji przyczyniła się do znacznego wzrostu tej kryptowaluty o powiedzmy takie 12-13% w porównaniu z tygodniem poprzednim. Pozytywne tendencje można również zaobserwować na większości altcoinów, które notują średnio wzrosty od 5 do 10%. W dzisiejszym materiale przedstawię wam, jakie dokładnie wydarzenia miały miejsce, dlaczego obserwujemy ponowne poprawienie się nastroju wśród inwestorów oraz co najważniejsze, jakie skutki te wydarzenia mogą. Nam przynieść w średnim i długim terminie, więc zachęcam do oglądania. Bo w ostatnich publikacjach omawialiśmy trochę takich nieprzyjemnych tematów, między innymi tych związanych z pozwami sądowymi ze strony organów regulacyjnych, które gdzieś naprawdę budzą niepewność lęk. Były sprawy przeciwko Binance US czy Coinbaseowi, wywołały one duże poruszenie w społeczności Krypto, co sugeruje, że było to celowe działanie też ze strony władz, żeby trochę to wszystko stłamsić. Na szczęście nie wszystkie wydarzenia były negatywne, ponieważ niedawno byliśmy świadkami pierwszego wstrzymania podwyżek procentowych w USA, co nie miało miejsca od dłuższego czasu. Jeszcze jedna rzecz, którą chcę przy okazji poruszyć, to to, że Jeremy Powell w swoim oświadczeniu podkreślił, że ta szybko zmieniająca się sytuacja inflacyjna musi być stale monitorowana. Wyraził też opinię, że do końca roku będą potrzebne dodatkowe podwyżki procentowych, więc to należy mieć cały czas na uwadze. I tutaj można też zauważyć kolejne działania podejmowane przez państwa, tak jak Wielka Brytania. Podczas spotkania brytyjskiego parlamentu, które było 19 czerwca, wielu członków opowiedziało się za uchwaleniem projektu ustawy dotyczącej usług finansowych i rynków. Te przepisy mają na celu wzmocnienie sektora usług finansowych w kraju, w tym również właśnie rynku kryptowalut. I bez wątpienia jednak wiadomością która została odebrana najbardziej optymistycznie jest fakt wystąpienia przez BlackRock aplikacji o Bitcoin Spot ETF. I czym jest ten ważny wspomniany przed chwilą instrument? To jest fundusz powierniczy który miałby funkcjonować na zasadzie podobnej jak ETF, czyli po angielsku Exchange Traded Fund, czyli rodzaj takiego inwestycyjnego funduszu giełdowego, który jest notowany na giełdzie, można go kupować oraz sprzedawać w podobny sposób jak akcje. Jeżeli spojrzymy w przeszłość, zauważymy, że podobne instrumenty finansowe oparte na złocie powodowały bardzo duży wzrost wartości samego złota. Dzieje się tak, ponieważ oznacza to potencjalny napływ ogromnej ilości nowego kapitału. Zresztą tę grafikę widzicie, widzicie teraz na ekranie, jak to wyglądało w przeszłości i ten kapitał miałby pośredniczyć w akumulacji tego aktywa. Dla porównania warto wspomnieć, że jeżeli powyższy instrument finansowy zostanie zaakceptowany i wprowadzony w życie, to nie będzie to pierwszy takiego rodzaju. Podobnym, choć nieco odmiennym działaniu jest stworzony przez firmę Grayscale produkt o nazwie Grayscale Bitcoin Trust. To jest taki instrument, który oferuje dwie ceny, z których to tak naprawdę jedna stanowi aktualną wycenę udziału w funduszu, który inwestuje w Bitcoinie, czyli ma się pośrednią ekspozycję na kryptowaluty, nie posiadając bezpośrednio Średnio ich, tylko firmę, która po prostu operuje na tym rynku i sobie przykładowo zakupuje te kryptowaluty. Niemniej jednak, cena jednego udziału jest znacznie niższa niż wartość samego bitcoina, który jest w nim zawarty. Wszystko to wynika z niewielkiej zmienności liczby udziałów na rynku, czego nie można powiedzieć o instrumentach typu SPOT, o które ubiega się właśnie BlackRock. Główną różnicą będzie aktywne dostosowanie liczby udziałów, które ma zapewnić utrzymanie ceny bitcoina względem wartości jednostki uczestnictwa w danym funduszu. I jednak, jeżeli zestawimy ten fakt z obecną sytuacją, sytuacją na rynku, czyli rosnącą inflacją, upadkiem firm takich jak FTX, Celsius, Blockify i FreeAC oraz wzrastającą presją ze strony Komisji do Spraw Papierów Wartościowych, która wydaje się prowadzić wojnę wręcz przeciwko całemu rynkowi kryptowalut, możemy zadać sobie pytanie, dlaczego BlackRock decyduje się teraz wkroczyć na rynek i zaangażować się w Bitcoina. I tutaj możemy snuć kilka spekulacji. BlackRock, jako jedna z największych na świecie amerykańskich firm zarządzających aktywami, jest globalnym liderem w dziedzinie inwestycji i zarządzania ryzykiem. Obsługuje klientów indywidualnych, instytucjonalnych. I korporacje. I jednym z takich klientów instytucjonalnych jest na przykład rząd Stanów Zjednoczonych oraz sam Fed. Koneksje te opierają się na inwestycjach w takie instrumenty jak na przykład skarbowe obligacje. I pośrednictwo na takim szczeblu nie tylko stawia BlackRock w bardzo atrakcyjnej pozycji jako instytucję, ale może również sugerować pewien poziom wtajemniczenia w potencjalne przyszłe działania rządu, powiedzmy. Ale co mam dokładnie na myśli? Otóż jesteśmy bombardowani wręcz coraz stanowszymi pozwami ze strony regulujących, które w dużej mierze koncentrują się na Zarzutach wobec altcoinów oraz samych giełd typu CEX. Jednak co w tym przypadku z Bitcoinem, tak? bo cieszy się on wiele lepszą renomą. Sam Gary Gensler, mimo optymistycznych przekonań wyrażanych jeszcze za czasów MIT wobec większości projektów na rynku, utrzymuje do dzisiaj, że Bitcoin nie jest papierem wartościowym. I to pokazuje nam, że pomimo licznych zmiennych, których jesteśmy świadkami, wszystko wskazuje na to, że w średnim i długim terminie. Bitcoin pozostaje w miarę bezpieczny. I sama współpraca BlackRocka z wspomnianymi wcześniej podmiotami instytucjonalnymi sugerować nam może, że, że finalne starania, aby instrument oparty o Bitcoina został pozytywnie zaakceptowany są na dobrej drodze. Możemy też wspomóc się historią podobnych instrumentów, które były proponowane przez amerykańskiego giganta. W przeszłości złożyli oni prawie 600 wniosków tego typu, z czego aż 575 było rozpatrzonych pozytywnie. I to jest całkiem imponujący wynik i oczywiście nie byłoby rozsądnym twierdzić po tak, że w tym przypadku będzie tak samo, jednak prawdopodobieństwo oraz historia wyraźnie wskazują, że istnieją mocne argumenty przemawiające właśnie za takim scenariuszem. Na ostateczną decyzję będziemy musieli jeszcze poczekać maksymalnie 240 dni. No dobra, ale co może oznaczać dla rynku taka potencjalna akceptacja wyżej wspomnianego instrumentu? W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Blackrock, każdy posiadany udział w funduszu będzie wymagał fizycznego zakupu odpowiedniej ilości Bitcoinów. To oznacza, że Blackrock stanie się kolejną dużą firmą, która będzie Mogła wpisać bitcoina w swój balans, podobnie jak na przykład W takim przypadku możemy być pewni, że nastąpi znaczny napływ nowych inwestorów, co wiąże się oczywiście z dokapitalizowaniem całego rynku. I to oznaczałoby też, że BlackRock musiałby wejść w posiadanie dużej ilości bitcoinów. Ale jakie zagrożenia taki scenariusz implikuje i czego możemy się spodziewać po drugiej stronie medalu? No sam protokół konsensusu, tak, czyli proof of work, na którym się bitcoin opiera, poprzez swoją rozproszoną strukturę, powiedzmy, nie powinien być zagrożony. Przez wspomniane wydarzenia, jednak w przypadku ceny samego Bitcoina możemy mówić o wpływie dużych graczy na jej drastyczne wahania na rynkach. W przypadku instytucji, takie jak BlackRock, działanie manipulacyjne byłoby niezgodne z prawem. No i ponadto, aby taka manipulacja miała miejsce, to cena musiałaby znacząco wzrosnąć. Jak zawsze nie możemy przewidzieć dokładnie, co się stanie, dlatego no wiadomo, bezpieczeństwo samego protokołu, na którym się Bitcoin opiera, powinno być dla nas najważniejsze. No i tyle. A jakie korzyści może przynieść nam pozytywne rozpatrzenie tego wniosku, to po słuchajcie tego. Po pierwsze, ważne jest zwrócenie uwagi na reputację samego Bitcoina. Tutaj duża część społeczeństwa, która nie jest dobrze zaznajomiona z tym, e, czym dokładnie jest Bitcoin czy kryptowaluty, często kojarzy je wyłącznie z oszustwami lub piramidami finansowymi, tak? A prawdą jest, że charakterystyka rynku kryptowalut, który głównie działa w przestrzeni internetowej, gdzie jesteśmy świadkami wielu oszustw, może prowadzić do tego rodzaju myślenia. Jakby jestem w stanie zrozumieć to, co takie osoby mają w głowach i czym się kierują, wysnuwając takie wnioski. Jednak nie jest prawdą, że Bitcoin został stworzony w celu oszustwa. Większość ludzi po prostu nie zgłębia tego tematu i opiera swoje wierzenia na pojedynczych artykułach, że wiecie, tam jakaś babcia z Konstancina straciła półtora miliona złotych, bo cyganie wyłudzili od niej pieniądze na zakup bitcoina i sprzedali jej metalową monetę pod Lillem, albo że SBF i jego giełda FTX utracili miliony dolarów w aktywach klientów, bo coś tam. No i wiecie, tym można rzucać tymi cytatami, strzelać jak z shotguna, ale... Takie zdarzenia są warte dyskusji i wniosków. Patrzenie na samego bitcoina, jego pierwotne przeznaczenie będzie uwzględniane w tej całej historii kryptowalutowej, aż ten kontekst będzie wypaczony. A wiadomo, że to się dzieje niejednokrotnie i ludzie się starają właśnie ten kontekst zburzyć. No bo zobaczcie, według Satosiego Nakamoto, czyli twórcy do bitcoina, tak, celem powstania bitcoina było przywrócenie bogactwa i niezależności jednostkom oraz odsunięcie... Się od takiej no, hegemonii narzuconej przez rządzących i osoby kontrolujące zasady naszego życia. To okazuje pewną potęgę Bitcoina w kontekście ogółu, ale oczywiście spowodowało również powstanie wielu innych projektów, których celem jest wyłącznie wydobycie jak największego kapitału z rąk chciwych inwestorów. Ważne też jest, abyśmy potrafili spojrzeć na wszystko z dystansu i rozróżniać poszczególne wydarzenia w sposób indywidualny. I tutaj po drugie, też zwróćmy uwagę na kapitał innych inwestorów instytucjonalnych, bo powstanie takiego funduszu byłoby jednocześnie sygnałem dla innych korporacji i funduszy emerytalnych, że mogą rozwijać swoje możliwości inwestycyjne o nowe obszary. W przypadku takiego funduszu wspomniane podmioty byłyby zwolnione z konieczności przechowywania cyfrowych aktywów samodzielnie, co jak dobrze wiemy jest proste, ale jednak niełatwe. I tutaj to ryzyko spoczywałoby na podmiocie zewnętrznym, co z reguły jest wygodniejsze dla różnych instytucji, bo nie muszą stawać kolejnych działów bezpieczeństwa, Osób, które się na tym znają, tylko fundusze bezpośrednio przekazują komuś, kto się na tym zna i mają po prostu kogo ewentualnie windykować. Ktoś bierze za to odpowiedzialność. No i wiadomo, byłyby one też mniej atrakcyjne dla hakerów, te fundusze, no bo jednak zarządzałyby nimi jednostki, które po prostu wiedzą, co robią z założenia. I po trzecie. Jest tutaj coś takiego jak akredytacja ze strony gigantów instytucjonalnych, bo jak wspomniałem wcześniej, BlackRock to jest jedna z największych na świecie firm zarządzających aktywami. Cieszy się na uznaniem, szacunkiem w branży finansowej. Jest globalnym liderem w dziedzinie inwestycji i zarządzania ryzykiem, obsługującym szerokie spektrum klientów. Osoby indywidualne, korpo, jakieś instytucje finansowe, tak? I są oni znani ze swojej doskonałej reputacji i profesjonalizmu, przynajmniej w gronie osób, które rzeczywiście tym kapitałem zarządzają. Ponadto BlackRock posiada silne współpracy, koneksje. Gdzieś tam połączenia z innymi instytucjami finansowymi, w tym właśnie rządami, czy nawet bankami centralnymi, ich współpraca z takimi podmiotami dodaje prestiżu i wiarygodności. Samo to już w pewnym stopniu mówi nam o tym, że jeżeli właśnie takiego rodzaju instytucje umożliwią nam inwestowanie w Bitcoina pod taką powiedzmy, pod skrzydłem swojej marki. To oznaczać może dużą pewność wobec samej tej instytucji, tak? I wobec tego, że Bitcoin rzeczywiście jest czymś, na co warto zwrócić uwagę, że taki lider i taki potentat branżowy w, w dziedzinie inwestycji w ogóle wziął go do swojego portfolio i umożliwia zakup poszczególnym osobom czy firmom. Oprócz tego, e, sam dyrektor generalny Larry Fink jest aktywnym działaczem społecznym i angażuje się w różne inicjatywy związane z, z takim zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnością korporacyjną i problemami społecznymi, które próbuje zgłębić. Jest znany z wyrażania opinii na temat roli firm w społeczeństwie i konieczności uwzględnienia czynników środowiskowych, społecznych i zarządzania w podejściu biznesowym. Takie aspekty automatycznie oczyszczają bitcoina z zarzutów natury środowiskowej. I cała ta otoczka rzuca jeszcze jaśniejsze światło na bitcoina w porównaniu do rynku altcoinów, które obecnie są atakowane z każdej możliwej strony. I idąc tym tokiem rozumowania, możemy oczekiwać, że dopóki altcoiny nie zostaną w pewien sposób uregulowane, to mogą one mieć przed sobą bardzo trudny czas pod względem potencjalnej adopcji, pod względem tego, że bitcoin będzie być może zyskiwał cały czas na dominacji, być może, co widzicie teraz też na wykresie, właśnie dominacji bitcoina, co opisywałem też w ostatnim filmie, jest on teraz przypięty w prawym górnym rogu, właśnie, możecie sobie teraz przeklikać albo później, to ta dominacja cały czas nie jest na takich poziomach jak w latach ubiegłych. Oczywiście, e, przykładowo w ubiegłym roku, w listopadzie, wynosiła ona tam około 38%, teraz wynosi około 50%, ale dalej mamy pole do wzrostów do 60-70%. Nikt nie powiedział, że historia się nie zapętli i że Bitcoin znowu nie umocni swojej pozycji, więc ja obecnie z altcoinami raczej uważam, dosłownie moje portfolio, to jest zależy od dnia, tam od 7 do 10% w altcoinach, a cała reszta jest w bit, Bitcoinie, no i w Ethereum, Ethereum powiedzmy, no też jest altcoinem, ale nie traktuję go w tej samej kategorii i, i tyle, tak? Na, na takie projekty, na akumulowanie ich przyjdzie jeszcze pora. Ja mam po prostu chyba z siedem projektów, czy 6 w chwili obecnej, które gdzieś tam posiadam. Mówię o nich w filmach, przemycam te informacje. Nie chcę, żeby się też musieli kupować to samo, co ja, bo ja nie jestem, wiecie, wróżką, ani tam szklanej kuli nie mam. Każdy swoje tam jakieś zdanie ma, posiada, akumuluje to, co mu odpowiada, ale ja po prostu altcoiny będę chciał mieć dopiero w momencie, gdy ten bitcoin będzie w lepszym stadium rozwoju i to właśnie w tym filmie, o którym Wspomniałem dokładnie, zaznaczam i mówię w którym momencie i w jaki sposób ja będę akumulował, i pewnie wtedy będę miał w nich 30-40% swojego portfolio. I tą kolejną bardzo ciekawą informacją jest wiadomość o nowo powstałej giełdzie kryptowalut. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że giełda ta ma być w pełni akredytowana przez takie podmioty jak Charles Schwab, Fidelity czy Citadel Securities, bo giełda działająca pod nazwą ADX Markets ma obsługiwać kryptowaluty takie jak Bitcoin, Ethereum, Litecoin i Bitcoin Cash. Przez to też ostatnio bardzo, bardzo Rośnie. Co uważają eksperci oraz jakie są zdania w obliczu przedstawionych wydarzeń, już Wam zaraz przytoczę, bo myślę, że też warto posłuchać tego, co inni na ten temat mówią. Bez wątpienia to, co obecnie obserwujemy możemy określić jako taki początek prawdopodobnie no, przewrotu, czegoś wielkiego, bo zachowanie rządzący, które polega na mówieniu jednego, a jednocześnie podejmowaniu zupełnie odmiennych działań, można interpretować jako po prostu hipokryzję. No Czy jednak naprawdę jest to przypadek? Nie do końca, bo według eksperta Antoniego Pompliano obecnie obserwujemy wielki wyścig akumulacyjny, w którym rywalizują zarówno ogromne instytucje, jak i indywidualni inwestorzy, aby zdobyć po prostu jak największą część z 21 milionów dostępnych bitcoinów. W wywiadzie udzielonym dla Last Call podkreśla on, że od samego początku istnienia Bitcoina inwestorzy detalicznie aktywnie go akumulowali, a następnie wypuszczali na wolny rynek. I z całej puli bitka, która do tej pory została wykopana i wypuszczona, aż 68% z nich nie ruszyła się z portfeli inwestorów od ponad roku. Co to zatem oznacza? Zainteresowanie ze strony ogromnych instytucji finansowych prowadzi do wzrostu popytu na samego Bitcoina i dodatkowo, gdy te fundusze, o których wspomniałem wcześniej, zostaną uruchomione, pojawi się potrzeba realizacji zleceń kupna. Aby takie instrumenty rzeczywiście powstały, żeby zapewnić płynność, jakiś tam market making itd. Jednakże, jeśli ogromny popyt napotka na silny opór osób, które aktywnie przechowują swoje bitcoiny bez potrzeby jego sprzedaży, może dojść do braku równowagi pomiędzy stroną kupującą a sprzedającą. Pamiętajmy, że bardzo dużo ludzi go po prostu trzyma i nie rusza tego bitcoina z portfeli. I w rezultacie będziemy mieli sytuację, w której aktywo o ograniczonej płynności stosunkowo spotka się z dużym naporem na zakupowym, co może skutkować no, dosyć wybuchowym i szybkim wzrostem ceny. W którymś momencie. I kolejną osobą, która wypowiedziała się w tym temacie jest Mark Jusko. To jest założyciel i dyrektor zarządzający firmy inwestycyjnej Morgan Creek Capital Management, która specjalizuje się w inwestycjach alternatywnych. W wywiadzie dla CB Overtime powiedział, że jego zdaniem aktualne wydarzenia potwierdzają istotę tej technologii, na której oparte są kryptowaluty oraz że wraz z upływem czasu wszystko zostanie wdrożone w system blockchain i stanie się integralną częścią rzeczywistości, w której codziennie żyjemy. Ma tutaj na myśli takie dobra jak aktywa finansowe, sztuka, nieruchomości, kontrakty oraz umowy i dowody własności. Wielu inwestorów spekuluje, też co do samej decyzji BlackRock, a konkretnie nawet o tym, że decydują się na takie zagranie w obliczu obecnie bardzo niestabilnej sytuacji na rynku kryptowalut. Według nich wszystko obraca się wokół budowania odpowiednich fundamentów poprzez regulacje i osoby, które mają największe wpływy, powiedzmy. Jedną z takich osób jest nasz w cudzysłowie ulubieniec, Gary Gensler. Powiedzmy sobie, jak wspomniane wydarzenia mogą rzutować na wycenę bitcoina w przyszłości, bo pewnie Was to też ciekawi. Nie ma co ukrywać tutaj, że takie informacje są jednymi z najbardziej pożądanych, szczególnie jeżeli mówimy o takim długoterminowym horyzoncie dla Bitcoina, te instytucje i te zawirowania i te zainteresowanie z ich strony stanowi jedną z największych szans na napływ nowego kapitału oraz poprawę sytuacji regulacyjnej dla króla kryptowalut, czyli bitka. To również buduje solidne fundamenty dla przyszłości. Przynajmniej dla samego Bitcoina, bo dopóki nie otrzymamy większej klarowności co do rynku altcoinów, możemy spekulować, czy nie będzie to również okres takiej odosobnionej hosty dla samego Bitcoina na czas pokaże, tak? Może to się po prostu odseparować, wyodrębnić i pójść swoim torem wszystko. Aktualnie jesteśmy w takim krytycznym momencie, ponieważ wartości 30-31 tysięcy dolarów stanowią silne poziomy oporu, które będą wpływać na decyzje inwestorów dotyczące bardziej odważnych lub zachowawczych posunięć. Potencjalne przebicie i utrzymanie tych poziomów może być bardzo bullish i może znaczyć odwrócenie sentymentu z niedźwiedziego na taki byczy, bo przez rok praktycznie nie byliśmy dłużej na tych poziomach. Lub może to świadczyć o tym, że oczekujemy na podobny test w przyszłości dla tych drugich, czyli niedźwiedzi, jeżeli obecne poziomy zostaną utracone i zejdziemy w okolice 26-28 tysięcy dolarów. Należy jednak też pamiętać, że obecnie mamy ponad 90% zysku od samego dołka, który wynosił 15,5 tysiąca dolarów, w związku z tym nie ma powodów do narzekania na Bitcoina. Osobiście, jak wspomniałem jakiś czas temu, koncentruje się na akumulacji w okolicach poziomów do 30 tysięcy dolarów oraz Ethereum w okolicach do 2 tysięcy dolarów. Obecnie obserwuję dominację Bitcoina, która przebija istotne poziomu oporu, tak? No bo to sugeruje też dalsze umocnienie się w stosunku do reszty rynku i te ewentualne korekty na Bitcoinie mogą wpływać na altcoiny, które mogą spadać o kolejne 10-20% z każdą korektą, co jeszcze zwiększy presję na inwestorach, aby albo się wycofali z rynku, albo swój kapitał właśnie przenieśli do Bitcoina, więc trochę uważam i mam taką swoją teorię, że to może być takie ostateczne czyszczenie rynku ze słabych rąk, z tych osób, które tych altcoinów nakupiły, po niektóre z nich dalej będą rosły, ale wiele z nich myślę, że jeszcze dostanie mocno po dupie i to będzie bardzo zauważalne na wykresach. I tutaj ważne jest zaobserwowanie, że ta strategia opiera się na moich osobistych preferencjach. Na analizie rynku, który się podjąłem. Każdy powinien, wiecie, tam samemu sobie to wszystko przetrawić, przemyśleć i zobaczyć, jak to działa. Jeżeli chcecie ze mną tradować, zobaczyć, jak ja to robię, to osobiście wybieram giełdę. Bybit, z nimi współpracuję od prawie dwóch lat. Chwalę sobie, nie ma żadnych problemów. Link jest w opisie pod tym filmem. Możecie tam grać właśnie albo na dźwigni, albo na spocie. Korzystać z lunchpadu, macie bonusy z linkiem z opisu, macie je teraz też pokazane. Na na ekranie, więc jak chcecie, to się zarejestrujcie. Dodatkowo, jeżeli ktoś sobie ceni bardzo anonimowość, nie lubi KYC, jakichś tam, wiecie, dokumentów, weryfikacji, tego wszystkiego, to w opisie pod tym filmem, sobie przewiniecie trochę ten opis. Jest link do giełdy MEXI. To jest moja druga giełda z której korzystam. Dla niektórych zagrań, w niektórych parach walutowych. Fajnie się tam też gra na dźwigni, płynnie to chodzi. Byłem też w ich siedzibie, tak samo jak w Babicie, więc nie lubię promować czegoś, gdzie nie znam nikogo od środka, gdzie nie mam w razie czego jak porozmawiać o problemach i na kogo zrzucić odpowiedzialności, jeżeli coś się stanie, więc tutaj też myślę, że to fajnie wygląda. Linki do obydwu giełd są w opisie. Zachęcam tam z tymi moimi linkami. Też macie trochę mniejsze prowizje, różne bonusy i tyle. Trzymajcie się. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie, cześć.